frajda jest ogromna, ale przede wszystkim to, że dzieciaki poznają poszczególne dyscypliny sportowe, no i mogą spróbować swoich sił w rywalizacji. W czym brałeś udział? Co ci się szczególnie spodobało? Na razie brałem, nie brałem udziału tylko w hokeju tutaj, a najbardziej mi się podobał unihokej. Co mu chcieliście dzisiaj zrobić? Strzelać do celu, były rundy karne, robić slalom, jeździć na sankach i skakać na trampolinie. Takie główne konkurencje. A wiesz, co to jest biatlon? Tak, wiem. A co? Bieganie na nartach połączone ze strzelaniem. A dzisiaj już z tym biatlonem się zapoznałeś? Trudne, łatwe? No, to strzelanie jest mega ciężkie. A jakbyś miał sobie wybrać sport zimowy, to jaki? Skoki narciarskie. Wielkie boom w dzisiejszych czasach też na sporty letnie, tak? Wszyscy znają, mają możliwość większą do uprawiania, tych zimowych jest mniejsza możliwość do uprawiania, ale też tutaj właśnie dzięki zimowej Akademii Sportu dzieciaki mogą sobie zobaczyć, tak, jak wygląda. Zarówno tak samo latem te dyscypliny można trenować, no i tutaj próbują swoich sił. Widzą, jak taka dyscyplina wygląda, na czym polega. Wiąże się to też jeszcze z tym, że zawsze Zimowa Akademia Sportu zaprasza poszczególnych sportowców, którzy reprezentowali nasz kraj na arenie międzynarodowej w danych dyscyplinach, które po prostu no, przekazują też wiele ciekawostek, informacji, tak, odnośnie dyscypliny, pokazują, jak ta dyscyplina wygląda. No i dzieci później mogą sobie zdecydować, tak? Zobaczą, że fajna dyscyplina, mogę sobie spróbować treningu.